Okej? Okay. Ty, tu jest checkpoint. No way. Wygrałem! No nie? Ale dziwne. Spokojnie, na jedyneczce, panowie, na jedyneczce. Ty dawaj na ten, na tą piramidę się wdupczymy. O, to jest tutaj. Jedziemy tam. Ital Design. Ty, tu dwa biegi są. Jedziemy sobie tak powolutku. 300 km na godzinę max. Jemu się do góry otwierają drzwi. Zobaczcie, że on nie ma z boku żadnych klamek widocznych, nie? I ma jedną taką... No te drzwi są takie jakby bardzo, bardzo długie. Przez cały bok samochodu praktycznie. Zresztą, robiłem tuning tego samochodu i tam żeśmy to sprawdzali w Forza Vista. Wchodziliśmy do środka. Jak ktoś z was nie ma, to możecie sobie tam u mnie na odcineczku zobaczyć. Przed nami jest Rimac. Tutaj BMW weszło boczkiem. Bardzo dobre jest to BMW tak w ogóle. Mnie zaskakująco szybkie zrobili. Ej, czekaj, Ferrari FXX jest hybrydowe? Na pewno? Chyba nie. Jaguar. O, to jest elektryk. Jeden z pierwszych elektryków w Fordzie, tak w ogóle. Czy lubię elektryki? Ach, są mi takie obojętne. Na razie nie wiem nawet, co o nich myśleć, wiesz? Bo raz słyszę dobre rzeczy o tych elektrykach, raz słyszę złe i tak ciężko się zdecydować. Tam było jakieś Porsche, ale to chyba nie było hybrydowe. Ja tak, ja wiedziałem, że nie wszyscy lubią samochody elektryczne, dlatego powiedziałem, no dobra, to niech będą te hybrydowe, nie? Hybrydowe chociaż brzmią jakoś. O, Corvette Erai. Hybrydowa, to jest to. Czekaj, no tam jest takie Porsche, nie? Tutaj jest Nio i jest ten Ford GT. Czy Ford GT jest hybrydą, czy nie? No nie chyba. Ten Ford GT z 17 roku. Ale do niektórych samochodów możesz zrobić swap silnika, nie? I dać mu silnik hybrydowy. Tak, ja mówię, Porsche 918 jest hybrydowe, spoko, ale tu jest inne Porsche. To takie białe. O, teraz co koło mnie jedzie. I ono, wiesz, w standardzie nie jest hybrydowe, nie? Gdzie jest ta piramida, wyspa? Ja jakoś tutaj jechałem przy brzegu i na to wjechałem. Czy to nie znika przypadkiem? Musimy to znaleźć. I wjeżdżamy na sam szczyt. Wszyscy w 12 osób. Jeśli będzie. O, jest! Kurde, myślałem, że jak znajdę skarb, to to zniknie. Ale jest dalej, super. Dobra, no to wjeżdżamy. To będzie fajne. Ale dziwne. Ej, pierwszy raz chyba zrobili coś takiego poza tą areną, no nie? Tam, gdzie jest to takie boisko. Wiesz, to takie okrągłe. A teraz w 12 osób jedziemy na szczyt tej piramidy? Co to jest? Jak się wpuszczają ładnie, a? Kulturka musi być. Bardzo ładnie. Dobra, ja pojadę pierwszy, okej. Ford GT na bank nie jest hybrydowy. No nie? Ale dziwne. Czegoś takiego nie robili. Ja w ogóle, kurde, nawet nie wiedziałem, że to w Fordzie jest. Dzisiaj na live'ie na to trafiłem, patrzę, i sobie akurat tu zlot zrobimy. O, ktoś spadł! Ej, pamiętajcie, że tam w jednym miejscu, w dwóch miejscach trzeba zrobić hopę. O, właśnie tam na górze ktoś zrobił. Tylko do wody nie wjeżdżajcie elektrykiem, bo to jest woda z oceanu, słona. A sól niezbyt lubi się z elektrycznością, nie? Co tu się wyprawia? O kurde, biją się, jednego by sprzęgliło. O nie. Czekaj, ktoś tam na hama stanął jakoś. Dobra, robię hopę.
O! Niedobrze. Dzięki, że mnie nie wypchaliście. Musiałbym jechać od nowa. O, to się nazywa dopiero skill test. Wjechać w 12 osób. Tu hopa. To jest skill test. Oho, dinozaury. Ty, a my się tam zmieścimy na górze? Bo tam było mało miejsca. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Okej. No. Ostrożnie, ostrożnie. Fajne jest to nio, nie? Tak z wyglądu nawet takie udane. O! Spokojnie, na jedyneczce, panowie, na jedyneczce. Ktoś tam się zablokował o ten. O jakąś przeszkodę. Tam na dole jeżdżą. Dobra. Fajnie to wygląda w sumie. Uuu, skill test, uwaga. Powinni więcej takich rzeczy porobić, co? Na mapie gdzieś. Nie mam tego toru. No właśnie, to nie jest tor. To jest tylko i wyłącznie na mapie, na otwartym świecie. To jest najlepsze. Musisz to mieć, jeśli grasz w Fordze, bo to jest teraz dla wszystkich dostępne. Ej, zmieścimy się, tu jest dość miejsca. Ale czad, musimy sobie tu fotę zrobić. O, kogoś popchałem, tu się bardzo łatwo jest zepkać. To jest kolejny skill test, żeby po prostu nie wypaść stąd. Zobacz, jak szaleje typek. Coś mu się tam dziwnego dzieje z Fordem. Jeszcze jedna osoba, widzę, że tam dojeżdża. Kasper, ty robisz fotki? Co ty robisz? Dawaj na górę! My czekamy na ciebie. Ej, to nie jest tor! To jest normalnie na otwartej mapie. Musicie to mieć, każdy to ma teraz. Ej, spadłem dronem i nie mogę tam wlecieć. Muszę lecieć tutaj dookoła. To jest kolejny skill test, żeby wlecieć dronem. Bo on niestety też spada. Dobra, cyk. I jestem na górze dronem. Macie piękne samochody. I tak myślę, że... Właśnie co z tą Porsche'ą? Ona nie jest elektryczna. Znaczy hybrydowa. Nie? Jak to jest z tym Porsche? Może można włożyć do tego Porsche jakiś hybrydowy silnik, ale w standardzie nie. Tutaj mamy Taycana. Ty, jakie malowanie fajne, zobacz. Nie? Jakieś takie tutaj mamy. Fajnie wygląda. Tutaj mamy Jaguara elektrycznego, to jest jeden z pierwszych elektryków, które się charge'owało po to, żeby osiągnąć im jakieś chore prędkości, nie? Tutaj mamy Rimaka Nevere, albo Concept 2, nie, to jest chyba Nevera, Nevera ma inne lampy z przodu, okej. Chyba. Tutaj mamy Cuprę elektryczną. A co to jest? A, dobra, to jest Nio, nie poznałem po tym malowaniu. Nio EP9. Tutaj mamy Ital Design. Ciekawe jest to auto. Polecam wam je gdzieś sobie zdobyć na aukcji czy gdziekolwiek. Tu mamy 918. Tu mamy, no właśnie, jak to jest z tym Ferrari FXXK? Czy to ma elektryczny napęd na przód, ma Ferrari FXXK? No i właśnie kolejna zagadka to Ford GT. Tu mamy V8 pod maską. Ale mi się Ford GT nie kojarzy z hybrydą. A dzisiaj tematem z lotu są auta hybrydowe. Kacper mówi, że nie ma tutaj tej piramidy. I patrzcie, jeździ sobie tam dookoła. Ty, Kacper, weź zrób fotę. Bo my powinniśmy być z twojego punktu widzenia gdzieś w powietrzu. Cyk, i najpierw zrobimy cyk taką fotę szybką. Chociaż ja i tak mam, dużo subów mi przybywa.
kurde, 5000 subów w ciągu miesiąca? Ja nie muszę prosić was o suby, wy sami subujecie. Musimy chyba jakoś się tutaj poustawiać. Właśnie tutaj samochody elektryczne będą miały największy plus, jeśli chodzi o skok, nie? No bo najlepsze przyspieszenie od 0 do setki. Startujcie, no, kto pierwszy, ten lepszy chyba. O, poszło Ferrari, ekstra! Porsche, Jaguar, Ford GT. Poszedł, ładnie. Ale fajnie brzmiał w sumie. Taycan. Oj, Taycanem to się nawywijało już, nie? O, tu się chłopaki trochę pogubili. EP9 poszło. I Taycan. Taycanik nie może się decydować, ale wystrzelił. Ekstra. I BMW to mocarne. Na samym końcu. Poszedł. Uuu, aż mu dupa uciekła. Ekstra. No i mój skok. O, zapomniałem nitra użyć. Bardzo ładnie. Dzięki chłopaki, że pojechaliście tutaj ze mną. Na tą piramidkę. Szkoda, że nie można było zdjęcia gdzieś tak z boku zrobić, z oddali. Całą tą piramidę i my na górze, nie? Ach, czasami... Taki masz niedosyt w tej Forzie, co? Dobra, ja sobie z ciekawości wezmę Ferrari FXXK, bo jestem ciekawy, jak to jest z tym autem. Musiałbym w sumie gdzieś przeczytać chyba, nie? Czy to jest faktycznie ta hybryda, czy gościu mnie robi w wała. Tu jest wersja Evo... 6 litrów? Kurde, musiałem jakiś tuning zrobić, delikatny. Dobra, to będzie to, tak? Kurde, no po dźwięku nie poznam. Ej, ja muszę iść na razie do chaty, pójdę do chaty i pojedziemy sobie wyścig elektrykami, dobra? Czy w niektórych samochodach można robić te kurde słapy, ale tutaj nie ma słapa. Ma napęd elektryczny naprzód, okej, kurde, to szczerze? Nie wiedziałem, naprawdę. To aż zobaczyć, bo jestem strasznie ciekawy. Byłem cały czas pewny, że ma napęd tylko i wyłącznie na tył. Faktycznie, wow! Szok! Kurde, ale sztos! Ja pierniczę, to auto jest dla mnie teraz nowym autem. A czekajcie, jak go słychać przy starcie? Bo to jest podobne rozwiązanie, które Chevrolet zastosował. Jak słychać przy starcie taki samochód? Jak spalinówkę zwykłą, nie? Ale dziwne! Chyba miałem jakiś specjalny? A właśnie! Zróbmy tak, chodźmy na wyspę. Przeniesie was ze mną? Mam nadzieję. Jakiś wyścig zrobiony przez gracza, może jakiś miejski czy coś? Nie, bo tam... dobra, bo w sumie tu jeszcze zlotu nie robiliśmy nawet. Dobrze, więc poszukajmy czegoś. Dawaj, robimy to. Elektrykami. Tylko kurde, czy mam jakiegoś elektryka? Dobra, ja mam e-trona. Jest, jedziemy. O kurczę. Wszyscy mają Audi? Mam i ja. Nie, ktoś wziął BMW, kurczę. Nikt nie miał... A jest jeszcze Jaguar I-Pace. Mogliśmy już chyba wszystkie. Nie, no jak zlot to zlot. Już zostańmy przy tej tematyce, nie? Ciekawe. Dobra, co my tu mamy robić? Tak naprawdę to jeden z widzów mi polecał na Instagramie ten tor. Żebym koniecznie go zrobił. Ej, co się tu dzieje? Czemu nikt nie rusza? Czekaj, bo to jest na czas! Ej, co się z nami dzieje? My chyba jesteśmy w złym miejscu. Ej. O! I co? O! Okej. Ty. Tu jest checkpoint. No way. Wygrałem! Pierwszy jestem. Matrix się popsuł. Tylko czemu nikt nie ruszył? Nie wiem, próbuję to przetworzyć, ale to jest chyba Forza po prostu, no. Wiesz co miałem na dzień chłopaka? Obiad, ale musiałem sobie zrobić. Córka mi nie zrobiła, no nie zrobiła mi laurki. Jedyne co zrobiła to kupę. O, jest dobra, chyba teraz będzie dobrze. Aventador SVJ? To chyba nie jest hybryda. Ty, ja nie widzę, żeby... Ej, coś jest zbugowane z tymi torami. Nikt się nie ruszył.
nie wiem, o co tu biega, ale to jest głupie. Ostatnio robiłem sobie takiego kurczaka z TikToka, taki przepis. To jest tak: mielisz w blenderze kurczaka, cebulę, ziemniaka i przyprawy i dajesz to na patelnię, podsmażasz i masz gotowe. I wyszło mi takie gówno, że szkoda gadać. No nie polecam, naprawdę. I stwierdziłem, że nie umiem gotować. Ale wczoraj za to zrobiłem sobie dobre. Ale nie polecam wszystkich przepisów z TikToka robić, no. Jednak te sprawdzone to sprawdzone. Okej, będzie chyba V-Max duży. 402? To jest chyba taka mapka do sprawdzania V-Maxa takiego ostatecznego, nie? Kiedy się pojawia taka sztywna blokada na... Ty, ktoś widzę, że wystartował! Nie, dobra, wydawało mi się. Czy może dobrze nie dosmażyłem? Właśnie dobrze dosmażyłem, bo tak. Też mi się tak wydawało, że niedobrze dosmażyłem. Ale w środku to była taka klucha, jakby właśnie niedosmażone. I myślę, no kurde, nie dosmażyłem. I wrzuciłem do piekarnika. Piekłem w jedną... pół godziny, 40 minut, tak patrzę, no chyba już dobre. Wyciągam i takie, wiesz, już się twardawe robi, takie, no... co za gówno, nie chcę tego. Finalnie, no, trochę tam zjadłem, bo szkoda tego kurczaka. Okej. Nie, no tu się nie da jeździć w grupie. Głupia ta wyspa jest na zloty. Co oni zrobili z tą Fordzą? Wcześniej T-Ridera wywalało, teraz na tych... Nikt nie wystartował, co nie można razem tego robić? Tak, tylko ja zostałem. I nawet mnie wywaliło pod koniec. To jest porażka. Pojadę do Arbuza i muszę chłopaków tu poprzepraszać, że jej takie głupie tory powybierałem, ale skąd mogłem wiedzieć? Ten jak się rozbujał! Czekaj, też tak potrafię. Użysz ty! Na milimetry! Musimy coś wymyślić na tej pustej przestrzeni, nie wiem. Ustawić się w rządku i skakać jeden nad drugim. What? Co ty masz za klakson? Który to był? Niebieski chyba trąbił, nie? Co to za klakson? To jest klakson? Ja miałem wrażenie, że on gadał na mikrofonie. What? Coś jeszcze chcesz wiedzieć? Ha! Fajny klakson, ja go chyba jeszcze nie odblokowałem.